Zapraszam na G2A z kodem SN. Macie 3% cashbacku. Linka macie w opisie. Hej, cześć, dzień dobry, z tej strony Andec. I witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Proszę, z Destiny 4. Ugly to Beauty. Jest ze mną Tomek. Jestem! Dalej, kontynuuj. Kirion. Tak, nie zapomnijcie dla statystyk stawić łapkę w górę, komentarza i subskrypcji, jeżeli nas nie subskrybujecie, czyli mnie, Tomka 90 i Maćka, czyli Undecided. Tak, dzień pamiętacie dobry, ale Kirion dalej, powiedz co robimy. Co robimy? Dzisiaj tak, Maciek słucham. Wybrał simeczkę, bardzo ładną simeczkę, taka ładna simeczka i ta simeczka nazywa się... Ta simeczka ma historię, to zaczniemy. O, dobrze, czekaj, historię. Pierwsze może imię. Zrobił... No to Barbara. Zrobił ją Tomasz 89, to dobrze, dokładnie, nie 69. Nie, dokładnie. I nazywa się Barbara. Barbara Ugly. Barbara chce znaleźć swoją drugą połówkę i spędzić z nią resztę życia. Jednak uniemożliwia jej to, że ma straszny wygląd. Gdy podchodzi do jakiegokolwiek mężczyzny, on od razu ucieka, zanim ona coś zdąży powiedzieć. A? Widzisz? No, tak, a widzisz, być. Widzisz? Pomóż Bazi utworzyć lepsze życie poprzez zmienianie jej wyglądu. Tak, i tym dzisiaj się właśnie zajmiemy. Zmienimy jej wygląd, bo wygląda tak, strasznie. Także ja wam pokażę teraz Barbarę, proszę bardzo. To jest Aha, Basia. To mi proszę bardzo, bo mi się galera zacięła. To jest Barbara. Ona ma taki delikatny brzuszek ciążowy. Może jest faktycznie w ciąży jakiś, ale my ją naprawimy, słuchajcie. My zrobimy z niej piękność. Maciek, jak powiedzieć, że ona jest w ciąży, my to naprawimy, to już myślę, że zrobimy, żeby nie była. Nie, to... Jezus. Ej, ma dziarę na tym, na karku. Tak, ma dziarę na karku, proszę bardzo, jest. Ma dość ciekawą fryzurę, no i tak strasznie generalnie to jest wreszcie nie emerytka, bo ja wybieram, moi drodzy. Co to było? To było w takim stylu, nie zesraj się. No. I tak, moi drodzy, wiemy już o tym dodatku, który wyjdzie, o tej magii. Będzie u mnie first look na kanale. Będzie, nie martw się, będzie. Będzie. Dobra. No, jakby mogło u Maćka nie być, halo? No jakby mogło nie być, no to jest jakby oczywiste. Tomeczku. Maciusiu. Rozbierz. Nie chcą, ale muszą. A, moi drodzy, się wyjaśniło, skąd mam te mody w końcu, różne takie dziwne. Od Esena. Już to kiedyś mówię, już halo, przestań. Tak. Ja ją rozebrałem i niby dalej ma. O, teraz, patrz jeszcze raz. Ale co ma? No bo ja ją rozebrałem, a była ubrana. Aha, ojej, ona ma taką bardzo męską budowę ciała. Ciała, to jak Anastazja. Jest bardzo blada. Ciała. Ciała, blada, bzucho, dupsko, wszystko mu. Wszystko. Dobra, to słuchaj, ja myślę, że możemy powoli sobie... Chciałem powiedzieć, finiszować, Tomek. Nie finiszujemy teraz, Maćku, później, po nagraniu. Moi drodzy, to było na tyle, właśnie finiszujemy, także... No dobra. Czy ty jesteś tak mniej, a więcej ready? Dochodzę! Aha, czyli jest w procesie twórczym. Jesteś bardzo prolific. Dobrze. Tak. To ja myślę, że możemy odliczać i możemy sobie powoli startować. Dobrze. Także, mój drogi, ja już nastawiam, chciałbym powiedzieć, budzik, timer. Mamy dzisiaj breakdown, ale nie przejmujcie się nami. Jak zawsze. 3. Czekaj, czemu to jest 20 minut? Halo, 15. 10! 3, 2, 1. Start. Od czego to zacząć? Poszło 10 minut, dobra. Ja wiem, od czego zacznę. Ja ci zaraz pokażę, od czego zacznę. Zaczniemy od tego, żeby wyglądała... Na razie to nie widzę. Dajmy tak, dajmy tak. Ty też trochę ten... Pierś w górę. One w ogóle tak jakoś strasznie zwisły. Co, cyc? No cyc. O Jezu, one takie duże jakieś. Czy ten brzuch jest mniejszy? Jednak nie była w ciąży. No widzisz? Się lekarz pomylił. Rączki ma takie lebiodowate bardzo. Aha, z dłońmi nie mogę coś zrobić, ale takie dziwne jakieś te dłonie. Dobra, kochana, solarium pierwsze, bo ja cię bez tego nie I chcę. Wiedzie solara, słuchajcie. I już, i rymcym. Ojej, ta twarz i ten nos. Czekaj, bo wiesz co, ja na razie nie wiem, co jej zrobić z tą twarzą. Nie ma czego zacząć. No ja tak się przeglądam, wiesz, tak już skróciłem nos. O, dobra, zaczniemy od... Dobra, nie. Uszy schowaj. Schowaj uszy, bo to odlecisz. O, właśnie, widzisz, uszy. Dobrze. Czyli ona jest strasznie zdziwiona. Nie. Ja jej muszę najpierw dać kształt głowy nadać inny, bo ona jest taka bardzo dziwna. Jest zdziwiona. Może nie tyle, co zdziwiona. A? Bardzo nieforemna. Dobra, tu zrobimy tak. O Jezu, może jak ten ktoś nos jest... troszkę wyżej, usta dajmy jej wyżej. Będziesz miała długą brodę, trudno.
Dostała ja tu ją naprawię, zaraz nie zrobię piękność. O, oczy na Azjatkę. O. Aha. Ja chyba jej makijażu nie ściągnąłem, poczekaj, to tu się... Czekaj, bo nie, no, nie ma makijażu. A jednak nie ma makijażu, widzi? O, Chloe, ten no, Morgan. Też się miał, chodź. Jakie ona miała garba na nosie. Dobra, teraz te usta jakoś trzeba jej tutaj zrekonstruować, bym nawet rzekł. Rzekł. Ej, Tomek, co ja mam z tymi warami zrobić? Ja nie umiem. Ej, jestem w szoku. Musisz zrobić waginoplastykę. Teraz zrobię penisoplastykę. Maciek, ona u mnie ma oczy straszne. O, już mniej straszne. No u mnie też, tylko... Ona ma u mnie oczy za duże. Jak ja mogę ci oczy... No, tak? O. Tylko wiesz co, no te usta jakoś takie ma u mnie bardzo wypukłe. O, muszę je tutaj... O, widzisz, moja droga. Widzisz, jak chcesz, to potrafisz. Czekaj, bo nie mogę się jakoś... Dobra, nie może być u mnie każda sumka taka uśmiechnięta, bo ona dziwnie wygląda. Ej, właśnie odkryłem nowy ruch. A ja... Jaki? Ruch czołem. Posuwisty. Ruch czołem. Dobra, usta by nawet były, ale ten nos jest taki papuć jakiś. I tego papusia zniszczyć, o. Powiem wam, że chyba jakoś idzie. O, wyszczupliłem jej nos. Teraz nożdża. I taki ładny nosek mi wyszedł w sumie, wiesz? Mi taki dziwny. Ale taki, jakiś taki duży jest. On taki duży jest. Nie, ja ci no schowaj się, no czemu się nie chce schować? O, co, nos? No. Coś mi nie gra to coś z jej mordką. Dobra, czekajcie, załóżmy jej włosy. Nie, ona jakiś taki masz... Taki trochę Pinokio się robi. Ja chcę cię schować. Wynoś się z tym nosem. No, o, Tatiankę. Dziękuję. W sumie to by nie było głupie. To nie. Jaką Tatiankę? Okupnik? Jestem sucha. Daję wilgoć. Na. Albo daj mi wilgoć miało być. No może. W sumie, Tomku. W sumie bym takie afro jej dał. O mój Boże. Ale wiesz co? Że ona w sumie teraz całkiem ładnie wygląda już powoli. To my zawsze tak mówimy. No, a potem jak widzimy nawzajem, to jest koniec, nie? Jakby ci ładny make-up dać? O. Tu jest make-up. A ty już w make-upach siedzisz? No. Nie wierzę w niego, zobaczcie, no. Czekajcie, ja bym chyba chciał... Ej, zrobię taki mocny make-up. Mhm. O! To spróbujmy z tym. Czy dać jej róż, czy ją zniszczę róż? Ja myślę, zniszczę, że możemy... Zniszczę różem, nie chcę. Damy ci czerwoną szminkę, ale może nie do fioletowych oczu. Ja bym, czekajcie, a może takie brwi jej dać? O! Słuchajcie, tu się tworzy. Nie no, strasznie wygląda z tymi oczami. Uuu. Ej, w sumie... Ej, mi się podoba, i tak Maciek powie, że jest brzydka. Ale powiem ci, że Tomek, mi się moja podoba dzisiaj. Naprawdę. No, mi też się podoba, tylko ty mi ją potem skrytykujesz i tyle z tego będzie. No ja zobaczę, to pewnie znowu zrobisz takiego papusiaka. Sam się z papuś. Założę się, tak to będzie. Ile mamy minut w ogóle, poczekaj. U mnie męska, czekaj. Tomek, 4 minuty jeszcze! To ja mu ubieram. Na luzie. Może tak zwiewnie ją ubierzemy? Oho, Tomek idzie w zwiew. Dobrze, że nie w zwis. Cio. Może tak? Mała czarna. Kurde, bo nie chciałbym jej zepsuć tego makijażu ładne. Znaczy, makijaż. Nie chciałbym jej zepsuć oczu, które są ładne. Ona u mnie ma chyba usta za szerokie, a to przez ten uśmiech chyba.
Pokaż się, moja droga. Nie, no, jest pięknie. Ja bym dać getry. Albo trzy obcisłego. Nie, koszulka jest B. Koszulka jest B. Kurde, już miałem fajną. Chloe, przestań. Miał. No. Tomek, ja myślę, że jak zobaczysz moment, to powiesz, że to jest super turbo modelka. Przysięgam ci. Tak mówisz? Tak ci mówię. Tak mówię ja, Maciej. Czyli ja, Andot. Czyli Maciej. Czyli Andy, tak. Sandały może nie. Czekaj, mam dylematen teraz. No nie mogę tej kurtki dać, ona jest taka dziwna. Nie. Do tego stroju nie pasuje ta kurtała, no. Do tego looku bym powiedział bardziej. Nie, to nie pasuje. Nie, ta bluzka jest dziwna. O, i teraz wygląda jak człowiek. No, czekajcie, to teraz coś fajnego wymodzę. Tomku, wiesz, nie mamy czasu? Nie. 2 minuty. Super. Ja myślę, żeby ona wyglądała tak z klasą, no. Jezus, ja mu biorę zawsze jak babcia. Czekaj, biorę na całe ciało. Podoba mi się to, no. O, czekajcie. Tu wjeżdża klasa i styl i szyk. Mówisz? Mówię. Mówię. Dobra, ja ją na wizytowo zrobię. Dodatki na szyję. Kolczyki ci mogę dać. O, właśnie. A jej nie na wizytowo, ja ci tak bardzo luźno, ale ze stylem i z szykiem i smakiem. No ja pewnie przydobrze. Bo ja tak mam. Może tak? Ej, słuchajcie, powiem wam szczerze, że tą Barbarą Ugly bym grał. Ja myślę, że ona mi się tych czegoś kiedyś przyda. Ja sobie ją zapiszę w galerii, Tomek. Ona mi się tak podoba strasznie. Tak? Naprawdę jest ładna. No zobaczysz zresztą. Dobra, to jest jakieś buciorki. No ma chyba piersi za duże. Troszkę ci zmniejsza. Dobra, ja bym może te oczy, bo ja chyba jej za mocno te oczy pomalowałem. O. Możemy dać jej, słuchajcie, jakiś... O. Coś. Cosiek, jakiś cosiek tu będzie. Ja ci brwi nie ustawiłem, dlatego ty masz takie dziwne. Halo, brwi. O, niech ma czarne. Nie! Chciałem jeszcze jedną! Nie! To te 2 minuty tak szybko minęły, ty! A ja chciałem dać jeszcze jej na szyjni! No, ja już jej nie zmieniłem. Brwi i są tak w dół i lecę, aby sobie od szklanki odrysowała, jak nie powiem kto. Naprawdę? No tak, no bo nie zrobiłem ich wcześniej. No to pięknie, Esen, pięknie. To teraz powiem ci tak. No. Najpierw twarz. No, to jak zawsze. Jestem ciekawy, co powiesz. Naprawdę jestem ciekawy, co powiesz. Czemu bym do mamy wysłał? By się zdziwiło. Może tak wygląda dziwnie pod tym kątem, ale mnie się podoba. Tomek, co ty jej zrobiłeś? Maciek. Co, Maciek? Przesadziłeś z tym różem. Jest piękna. Ej, jak się nazywają te takie figurki, co jest ciało małe, a głowa duża? Przestań. Zaraz zobacz całe ciało, to będziesz inaczej mówił. Nie, ona mi przypomina kamień ze Stonehenge. No popatrz na nią! Ja mi przypomina, nie wiem kogo, ma jakieś takie usta, taki pieruch zaciśnięty. A pieruch zaciśnięty, bo jest wąska. No wąska, jakieś kolce i dał... widzę komentarz Łulki! Ej, teraz ci wypowiem na temat Maćka Simki, nie tylko na mojej, halo! Patrz jaka... Napisała Tomek. Dobrze, Tomku, teraz pokaż całość. Mi Maćka Simka przypomina ten, ta głowa z tego kamienia z Stonehenge. Pokaż całość, powiedziałem. No już wysyłam.
No ładnie ubrałeś. No wiem. Ta głowa... Ta głowa coś jest. Ja nie wiem, czy przez ten róż i tak dałem. Ja nie wiem, co tu się wydarzyło, słuchajcie. Jak moja nie ma brody? Moja ma broda. Nie ma. Ma! To na zdjęciu tego nie widać. Nieważne, słuchajcie, moi drodzy. Dajcie nam znać w komentarzach, co myślicie o naszych simkach. Czy podobała wam się moja piękna Barbara za dużą głową, tak jak to powiedział Essen? Czy podobała wam się Barbara zacięty pieruch po prostu? Od ty przed jej pieruga. No ma zacięty pieruch, także moi drodzy. Lowki, kiski i bestowski dla was wszystkich. Maciek dokonał cudu i zrobił Minecrafta w Simsach, ale to nie na fakt, że jest tylko nie ma brody, Tomek. Sorry! Minecraft w to jest kwadrat trochę. No ma taki kwadrat, ale dobra. To chyba przez ten róż. Nie wiem, Lowki, Kiski, Besowski, był Essen. Byłem. Byłem też ja, trzymajcie się, cześć, do następnego, pa! Pa!